Druh Piotr ma tu bardzo ważną rzecz dla was. To jest taki wisiorek. Nie wstydzę się Jezusa, breloczek, tak? Jest ten z tyłu napisany, trzeba bardzo wyraźnie przeczytać. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim ojcem. Słuchajcie, to jest tak, że jak ktoś umrze kiedyś, stanie na sądzie ostatecznym, jeżeli w czasie życia był w ten sposób, że nigdy się Pana Jezusa nie wstydził, zawsze otwarcie wyznawał Go, jeżeli trzeba potrafić publicznie przeżegnać, przyznać się do wiary, niektórzy męczennicy nawet ginęli śmiercią męczeńską, na przykład byli na takie słupy drewniane nasadzani i podpalani na słupie, albo na przykład byli rozrywani przez lwy za to, że nie zaparli się Jezusa. I wtedy na sądzie ostatecznym Pan Jezus powie: ci się nie zaparli, ci mogą pójść do nieba, a ci, co stchórzyli, uciekli gdzieś, no to różnie może być. Także to jest bardzo ważne. Kto wierzy w Boga, wierzy w Jezusa, nie wstydzi się, może śmiało, powinien to nosić. Prawda? Dobrze powiedziałem? Tak, jest bardzo dobrze. Ja teraz wręczę każdemu, który jest. Ja mam pytanie takie. Chcemy, ja powiem, co chcemy zrobić. Chcemy, żeby...